Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Ta sprawa jest w pewnym sensie bardzo wzruszająca, choć może dziwnie słyszeć to na kanale, na którym zdecydowana większość jest właśnie takich. Ale wątek przerażonej kobiety, która wzywa pomoc, bojąc się intruza, bo właśnie wtargnął on do domu i zagraża człowiekowi, którego ona bardzo kocha, obudowany potem kontekstem, między innymi takim, że pomoc nie zdąży dotrzeć na czas i Heidi straci życie, wywołuje taki specyficzny rodzaj smutku. Ale może od początku. Myślę, że to, o czym mówię, zrozumiecie tak dobrze na końcu. Nim jednak dojdziemy do krytycznego wczesnego poranka 25 kwietnia 2010 roku, powiedzmy może, że Heidi wychowywała się z dwójką rodzeństwa, ona była najmłodsza. I może dlatego rodzice traktowali ją w pewnym sensie jako jedynaczkę. Była z nimi bardzo związana i właściwie w chwili, gdy jej życie zostało przerwane, w jakiś sposób wciąż uważali ją za dziecko, to znaczy miała 25 lat i nie chodziło o to, że jakoś ją upupiali. John i Linda Eriksonowie wiedzieli oczywiście, że jest ona samodzielną, dorosłą kobietą. Bardziej chodziło o to, że wciąż bardzo się o nią martwili, troszczyli się, gdy biwakowała, wyruszała na długie piesze wędrówki czy pokonywała kilometry na rowerze. Uwielbiali, gdy malowała, śpiewała. Zawsze oklaskiwali wszystkie jej występy sceniczne jako aktorki. No, zresztą ta pasja wydawała im się o wiele bardziej bezpieczna. Ale cały ten zestaw zainteresowań świadczy tylko o tym, że Heidi Firkus była naprawdę niezwykłą osobowością. Bardzo dynamiczną, była pełna życia, odważna, gotowa brać się z życiem za bary. I to także w imieniu innych. Miała za sobą wyjazdy misyjne, na które delegował ją jej lokalny kościół. Starała się robić wszystko, by pomóc tym, którym los nie sprzyjał. Zawodowo była nauczycielką w szkółce niedzielnej i opiekowała się grupą młodzieżową. Właśnie w tym środowisku poznała swojego przyszłego męża, Nika. Ona była uczennicą pierwszej klasy liceum. On był od niej jeszcze młodszy. Pobrali się w 2005 roku, a młody człowiek od razu miał pracę w firmie swojego ojca, zajmującej się czyszczeniem dywanów. Jak powie później brat Heidi, wydawało się, że para była naprawdę dobrana. Odnosiło się wrażenie, że dzielą wspólną wizję świata, przekonania, wartości. Co prawda rodzina trochę się martwiła, bo kupili dom w 2007 roku, czyli w nie najlepszym czasie na takie inwestycje, a nawet jak się okazało z perspektywy czasu fatalnym, ale jednak byli u siebie. Tyle, że z dwoma kredytami hipotecznymi na barkach. Wspólnie działali w kościele. W interesujących nas chwilach byli razem już 4,5 roku, to znaczy byli małżeństwem. Zresztą Heidi zatrudniła się dodatkowo w firmie świadczącej usługi finansowe, natomiast Nick zdążył zostać dyrektorem operacyjnym w firmie zajmującej się czyszczeniem dywanów. Gdy wczesnym rankiem dyspozytorzy numeru alarmowego odebrali telefon od 25-letniej Heidi, od razu wiedzieli, że dzieje się coś bardzo złego. Była zdenerwowana, rozgorączkowana. Szybko powiedziała, że ktoś próbuje włamać się do jej domu, ale zanim dyspozytor ustalił coś więcej, usłyszał dziwny, nagły dźwięk. Było to zaskakujące, ale zanim zdążył zrobić cokolwiek, na dyspozytornie dodzwonił się mąż dziewczyny, 27-letni Nick Firkus. Był bardzo zdenerwowany i miał powód. Krzyczał, że żona została postrzelona przez włamywacza. Nie krył, że on również jest ranny, ale jego życie, jego zdaniem, nie było zagrożone. Sprawca wycelował w udo. Niestety jednak Heidi miała mniej szczęścia. Kula utknęła w górnej części pleców. Wydawało się, że nie oddycha i nie reaguje. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, nie mogli jej już pomóc. Nie żyła. A jedynym świadkiem wydarzeń był Nick, który opowiedział, że obudził go jakiś dziwny hałas. Wydawało mu się, że dobiega zza drzwi wejściowych. Nie było wątpliwości, że ktoś próbuje właśnie wtargnąć do ich domu. Gospodarz chwycił strzelbę, ale zauważył, że hałasy nie obudziły żony i postanowił sam to zrobić. Wiedział, że musi działać jak najszybciej.
poinformować ją o tym, że ktoś wchodzi do ich domu, aby oprzytomniała i w razie czego mogła się bronić, czy jakkolwiek zadziałać, aby uniknąć starcia. Najwyraźniej jednak nie udało się. Rzeczywiście, młoda kobieta była świadoma tego, że ktoś jest w domu. Tak przecież wynikało z tego, co powiedziała operatorowi numeru alarmowego. Ale mimo to nie zdołała umknąć intruzowi. Pomimo, że jak relacjonował potem Nick, on wdał się w przepychankę czy nawet bójkę z przestępcą i właśnie wtedy został postrzelony, kiedy siłował się z nim. Swoją drogą miał wtedy okazję przyjrzeć się jego twarzy, choć i tak nie potrafił potem tak super precyzyjnie jej opisać. Przynajmniej na początku, bo potem się zastanowił i opowiedział o tym, jak wyglądało oblicze tajemniczego sprawcy. Do tego jeszcze wrócimy, szczególnie, że portret pamięciowy został skojarzony z pewnym groźnym przestępcą, więc potencjalnie mógłby to być bardzo ważny trop. Ale póki co policjanci wsłuchiwali się w zeznania Nicka i próbowali zrozumieć, co zaszło w tym domu tej nocy. Szczególnie zdumiewający był fakt, że obydwie ofiary, w tym jedna, która straciła życie, ucierpiały od kuli wystrzelonej z broni trzymanej przez samego gospodarza, a nie przyniesionej przez włamywacza. Ale to akurat Firkas potrafił bez żadnego problemu wytłumaczyć, bo przecież walczył o życie. Siłowali się, to wszystko było bardzo gwałtowne. Rozpętało się ogromne zamieszanie. Nie był w stanie zapanować nad całą sytuacją. Broń wystrzeliła dwukrotnie. To właśnie wtedy trafiła w Heidi, a potem w niego. Nie mógł jednak temu zapobiec, bo był skoncentrowany na próbie pokonania sprawcy. Nie pamiętał dokładnie, co się stało, jak ta broń wypaliła. Nie był nawet początkowo świadomy, że tak to właśnie wszystko przebiegało. Ale myślę, że moje palce ześlizgnęły się na spust i wtedy nastąpił jakiś nacisk i broń wypaliła, oświadczył. No tak, ale policja zaczęła się zastanawiać, w jaki sposób, pomimo takiej walki w domu, udało się w nim zachować idealną czystość. W przedpokoju, obok drzwi wejściowych, nic nie było naruszone. A przecież stał tam stolik. Był ustawiony prościutko. Było na nim czysto. Wszystko było schludnie poukładane. No ale powiedzmy, że udało się jakoś ten stolik ominąć. Policja ruszyła na poszukiwania sprawcy, mając nadzieję, że być może jest gdzieś niedaleko i obserwuje przebieg zdarzeń. Nie udało im się jednak trafić na żadne ślady sprawcy, ani na informacje o kimś, kto uciekałby w popłochu. Nie mówiąc już nawet o rysopisie dziwnie zachowującej się osoby. Nie miał go kto podać. Początkowo policja szukała czarnego mężczyzny, sprawcy, jednak potem Nick już sam nie był pewien. Ostatecznie jako mąż i w takich sytuacjach pierwszy podejrzany wynajął prawnika, adwokata. A ten doradził mu, by nie zgadzał się na sesję z rysownikiem, a nawet odradził mu jakiekolwiek kontakty z policją, zwłaszcza w obliczu faktu, że ta zaczęła zadawać niewygodne pytania, bo tak naprawdę w domu nie było żadnych śladów bytności jakiegokolwiek obcego człowieka. Odcisków butów, zabrudzeń na podłodze, odcisków palców, nie mówiąc już nawet o DNA czy jakimkolwiek bałaganie na drodze, którą pokonywał sprawca. Policjantom wszystkie zmysły się wyostrzyły, gdy zorientowali się, że para następnego dnia miała być eksmitowana z domu. Problem był tylko w tym, że nie było żadnych dowodów świadczących o tym, że Heidi cokolwiek by na ten temat wiedziała. Na pewno rozpoczęłaby już pakowanie. Byłaby na walizkach, no i na pudełkach. Tak naprawdę jednak w domu panował idealny porządek. Kompletnie nic nie było przygotowane do wyniesienia. A przecież raczej nie było już odwrotu, bo para, jak się okazało, to znaczy jak wynikało z dokumentów finansowych znalezionych w domu, miała ogromne problemy finansowe, wielkie długi. Ich dom miał zostać wkrótce zajęty przez bank. Zapytano rodzinę kobiety, jak ona na to zareagowała. Czy mogło to wprowadzić jakiś ferment pomiędzy małżonkami? Ale zdumieni rodzice i rodzeństwo dziewczyny wyznali, że w ogóle nie mają zielonego pojęcia o jakiejkolwiek eksmisji i są pewni, że Heidi nie mogła o tym wiedzieć, bo było praktycznie niemożliwe, by czymś takim się nie przejmowała, nie denerwowała,
by nie było po niej widać ogromnego stresu czy smutku. Wszystko wskazywało więc na to, że mąż po prostu ukrył skutki problemów finansowych przed swoją żoną. Na początku wydawało się to absurdalne. Przecież wiadomo, że wcześniej musiała się odbyć rozprawa sądowa w sprawie eksmisji. I wiadomo, że takowa była, mniej więcej 1,5 miesiąca przed dramatycznymi wydarzeniami. Ale ku zdumieniu policji uczestniczył w niej tylko jeden z małżonków – Nick. Prawnik pary powiedział, że uczestnictwo obydwojga, zdaniem Nicka, nie było potrzebne, bo już się dogadali co do wszystkich kwestii i on sam podpisał oświadczenie o zrzeczeniu się własności, stwierdzając, że wszystko, co pozostawi w domu po sobie, może zostać wyrzucone lub zniszczone. Prawnik, jak sam potem przyzna, był w kompletnym szoku. Coś takiego właściwie nie miało prawa się wydarzyć. A skoro każdy mebel, każda rzecz wciąż była na swoim miejscu, to naprawdę niewiele udałoby im się spakować w ciągu niedzieli i właściwie poniedziałkowego ranka. Pozbyliby się więc właściwie wszystkiego. No ale wtedy w trakcie rozprawy prawnik jeszcze o tym nie wiedział, mimo to i tak bardzo się dziwił. Jak wspomina, powiedział do Nicka: mam nadzieję, że żona nie wróci i nie powie: no cóż, ja tych bzdur nie podpisałam, a przecież taki scenariusz byłby bardzo prawdopodobny. Mąż jednak, akurat tutaj zgodnie z prawdą, stwierdził, że Heidi ufała mu bardzo w kwestii zarządzania ich finansami, ona miała na głowie inne zajęcia związane z prowadzeniem domu. Jednak nie było tak do końca. Zdawała sobie sprawę, że coś z finansami jest nie tak. Oczywiście nie podejrzewała nawet, jak bardzo nie tak, o eksmisji najwyraźniej nic nie wiedziała, ale prosiła męża, by uporządkował te sprawy. Były ślady korespondencji, która świadczyła o tym, że trochę się niepokoiła. Chciała, by skontrolował ich sytuację. Upewnił się, że wszystko jest w porządku, a jeśli nie, to dowiedział się, jak mogą wybrnąć ze wszelkiego rodzaju problemów. Potem zresztą okaże się, że mąż okłamywał ją. Zapewniał, że umówił się już z doradcą finansowym, mogą się z nim nawet spotkać oboje, podał jej datę takiego spotkania, lecz później, jak sprawdziła policja, nigdy do tego człowieka nie dzwonił. Specjalista nie wiedział nic o takim spotkaniu. Wydawało się podejrzane, że do tego ataku doszło wygodnie tuż przed tym, gdy nakaz eksmisji miał zostać wykonany. Tak więc poszlak świadczących o tym, że tak naprawdę żadnego intruza wcale nie musiało być w tym domu, było coraz więcej. Ale w tym momencie obrońca mężczyzny, Joe Friedberg, wymyślił sposób, by wnieść coś do sprawy, a jednocześnie ograniczyć kontakty klienta z policją. Otóż zgłosili się do śledczych ze swoim własnym szkicem rzekomego napastnika, który faktycznie okazał się czarnym mężczyzną po 30, ubranym w bluzę z kapturem, ale znowu o bardzo charakterystycznych rysach twarzy. Kiedy policja opublikowała szkic w mediach, rzeczywiście pojawiły się pierwsze wskazówki, które z biegiem czasu potwierdzały, że kolejne osoby mówiły o pewnym włamywaczu widywanym w okolicy. Jedna z kobiet wreszcie wymieniła konkretne nazwisko tego rabusia, a był to Michael Pye. Ale szybko się okazało, że w dniu ataku na Heidi akurat został zamknięty za kratami, bo około 6 rano brał udział we włamaniu do domu w St. Paul, więc w zasadzie na cały dzień i noc miał alibi i został całkowicie oczyszczony z zarzutów. Ale tak naprawdę policjanci nie mieli żadnego sposobu, aby całkowicie wykluczyć istnienie tego intruza, który przecież mógłby być w rękawiczkach. Jego buty mogły być czyste i suche, nie zostawił więc żadnych ewidentnych śladów. A jeżeli faktycznie miał na sobie bluzę z kapturem, to każdy włos, który spadł mu z głowy, pozostawał w bluzie. Teoretycznie więc mógł uniknąć pozostawienia śladów kryminalistycznych. W tych czasach wyglądało to trochę jak cud, bo jednak mimo wszystko zazwyczaj na miejscu takich ataków jakieś DNA się znajduje, jakiś ślad. To było nietypowe. Ale też znowu konkretnych wskazówek dotyczących udziału Nicka w napaści nie było. Oczywiście poszlaki wydawały się dość mocne i wnioski właściwie nasuwały się same. Ale nie było żadnych świadków, Nick nikomu się nie zwierzał z tego, że ma ochotę pozbyć się żony, nie pytał o żadne wskazówki, jak można by to było zrobić.
Nie wydawało się, by próbował kogoś wynająć. Nie było świadka, który na przykład mówiłby o tym, że Nick szukał sprawcy gotowego wykonać jego zlecenie. Sytuacja śledczych była naprawdę bardzo trudna, bo choć podejrzewali, że w całej tej opowieści rzekomej ofiary, a jednocześnie męża Heidi, coś było nie tak, to nie było sposobu, by przedstawić sprawę ławie przysięgłych tak, by nie pozostawić żadnych wątpliwości co do winy mężczyzny. Dosłownie kilka miesięcy po tragedii wdowiec poznał Rachel, która przyznała, że bardzo współczuła mężczyźnie, który przeżył ogromną traumę. Nie umiała sobie nawet wyobrazić, jak bardzo musiał cierpieć, jak trudno mu było pozbyć się strasznych wspomnień i pewnie również wyrzutów sumienia, bo w końcu on przeżył, ale nie był w stanie ochronić żony. Od samego początku Rachel bardzo wspierała Firkasa, a ten szybko to docenił. I tak para zbliżyła się do siebie, do tego stopnia, że szybko założyli rodzinę. Rachel Watson, już jako druga pani Firkas, powiedziała tak w 2012 roku, co wkrótce zaowocowało trójką dzieciaków i przeprowadzką do domu zakupionego dla nowożeńców przez rodziców Nicka. Nie jest jasne, czy Rachel od początku zdawała sobie sprawę, że jej mąż miał już na swoim koncie długi, które obciążały również jego pierwszą żonę i miały skutkować eksmisją pierwszych państwa Firkas. W końcu się o tym dowiedziała, ale póki co interesuje nas to, że umówiła się z rodzicami swojego męża, że ona i jej mąż będą razem spłacać kwotę kredytu hipotecznego, który wzięli jej teściowie. Natomiast Nick będzie oprócz tego płacił podatek od nieruchomości. Wydawało się, że będzie to w ich zasięgu finansowym. Jakież więc było zdumienie Rachel, gdy pewnego dnia znalazła w domu dokumenty, które potwierdzały, że para ma dług, ponieważ mąż nie płaci podatku od nieruchomości. Wkrótce dom miał zostać przejęty właśnie w związku z długiem przez bank, natomiast para zostanie eksmitowana. Kobieta nie miała o tym zielonego pojęcia. Była w absolutnym szoku. Nic na to nie wskazywało. Pewnie trudno sobie nawet wyobrazić, jakie emocje targały wtedy dotąd współczującą Rachel, która uważała, że jej mąż miał w życiu naprawdę dużo pecha. Przeszedł przez piekło, a tak dobrze sobie radził. Nagle zrozumiała, że być może wcale nie był to pech, ale skutki jego własnych działań, nieodpowiedzialności, zaniedbań finansowych i kłamstw, których się dopuścił. Coś tu było nie tak. To jednak było i tak dużo mniej wstrząsające odkrycie niż to, że przecież ta sytuacja wydaje się powtarzać. Czy poprzednia pani Firkas nie zniknęła dokładnie w identycznym momencie? Rachel ze zgrozą uświadomiła sobie, że ma dzieci z człowiekiem, który, gdy poprzednim razem miał identyczne problemy finansowe, to wydarzyło się coś naprawdę straszliwego. Zaczęła się bać, ale miała nadzieję jeszcze na tym etapie, że może jednak jej obawy są irracjonalne. Przecież to by nie było możliwe, żeby była związana z kimś, kogo kompletnie nie znała. Czy pozbawił życia własną żonę, przed którą chciał ukryć długi i widmo eksmisji? Byłoby to przecież możliwe w serialu kryminalnym albo w jakimś filmie sensacyjnym, ale nie w prawdziwym życiu. Zdecydowała, że przede wszystkim skonfrontuje się ze swoim mężem i dowie się, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Wyobrażała sobie, że no może tamtym razem miał pecha, ale nauczył się na swoich błędach. Już miał jej powiedzieć, a może pożyczył skądś te pieniądze i jednak je wpłacił? Może tej eksmisji nie będzie? Miała nadzieję, że martwi się na zapas, ale nagrała wszystkie swoje rozmowy. Widać było, że wymiana zdań między małżonkami szybko wprowadziła ich oboje w spore emocje. Rachel w pewnym momencie oświadczyła wprost, że zdumiewa i szokuje ją fakt, że tak łatwo mu było kłamać jej w żywe oczy. Powiedziała, że daje jej to do myślenia, na co mąż, zdenerwowany, zareagował pytaniem, co ma na myśli, czy zastanawia się nad tym, że mógł odebrać życie swojej żonie. Ona odpowiedziała wprost, tak,
teraz już nie wierzyła w ani jedno jego słowo. Przecież zarzekał się w obecności jej, a wcześniej rodziców, jego, że będzie płacił podatek, że wspólnie spłacą kredyt. Teraz okazało się, że właściwie w jakiś sposób wyłudził go od swoich własnych rodziców. Oczywiście pod przysięgą, że nie mają problemów finansowych i że będą w stanie spłacać dom. Teraz było jasne, że nie tylko od początku zdawał sobie sprawę, że nie ma zamiaru tego robić, a być może nawet nie ma szans, ale potem cały czas ją zapewniał, że są na czysto, płaci podatki. A to przecież była ewidentna nieprawda. Nie spłacali żadnych długów i zobowiązań. Przerażona kobieta natychmiast złożyła papiery rozwodowe. Wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie. Musiała się spieszyć. Bała się, że może w domu wybuchnie pożar? Może znowu ktoś wtargnie do kolejnej posesji jej męża? Sąd potwierdził, że nie są już małżeństwem w 2018 roku. Ale to, co się wydarzyło, natychmiast obudziło również czujność policji, w tym sierżant Nicole Sipes z Wydziału Policji w St. Paul. O co chodziło z tym, że ten mężczyzna po raz drugi stracił swój dom i do ostatniej chwili ukrywał przed drugą żoną, że grozi im eksmisja? Jak ten sam człowiek może mieć pecha w identycznym dosłownie zakresie aż dwa razy pod rząd i zachować się dosłownie tak samo? Znów się nie przyznał. Ewidentnie nie potrafił wziąć odpowiedzialności za swoje czyny. Nie był zdolny skonfrontować się z tymi, których skrzywdził, okłamał, oszukał. To mówiło bardzo wiele. Ale sierżant Sipes myślała cały czas o czymś jeszcze. Przecież w tym domu, w tym pierwszym, nie było żadnych śladów włamania, a nie było szans, by złodziej miał klucz. Gdyby natomiast dobrał się do zamka, tak jak czynią to pospolici rabusie, to policja raczej nie miałaby żadnych trudności z ustaleniem, że przy zamku gmyrano. Zazwyczaj jest albo zupełnie zniszczony w środku, albo w charakterystyczny sposób porysowany dookoła. Akurat w tym przypadku można było od razu wykluczyć to, że ktoś podał się za jakiegoś hydraulika, urzędnika czy domokrążcę, a jednak teoretycznie ktoś po tym domu buszował. Wykluczając jednak cud, nie było możliwości, aby był to ktoś inny niż domownik lub osoba wpuszczona do środka przez ludzi mieszkających na tej posesji. Zresztą te rozważania nie są warte uwagi, bo przecież był ten telefon od ofiary, która ewidentnie mówiła o włamaniu, tak to widziała, czyli nikogo nie wpuścili. Sierżant odezwała się do FBI. Była zdecydowana zbadać tę sprawę jeszcze raz, ale podstawą do nowych ustaleń miała być rekonstrukcja danych cyfrowych, dźwiękowych z połączenia pod numer 911, pod który najpierw zadzwoniła spanikowana żona, a potem mąż. Materiał był przecież bardzo szeroki. To były aż dwa telefony i to na dodatek wykonane dokładnie w chwili, której przecież dotyczyło śledztwo, kiedy intruz był już w domu. Podczas gdy żona wykonywała telefon, mąż, według tego co zeznał, walczył na śmierć i życie z przestępcą. Musiało to więc być głośne, gwałtowne, słychać byłoby sapanie, może nawet krzyki, jakieś upadki. Walka nigdy nie toczy się w absolutnej ciszy. Od czasu, gdy po raz ostatni badano tę sprawę, nastąpił spory postęp w technikach śledczych i kryminalistycznych, a także w możliwościach badania materiałów dźwiękowych. Bez trudu udało się ustalić, że w tle z całą pewnością nie było słychać żadnej walki, a nawet obecności osoby trzeciej. Nie było możliwości, by coś takiego się nie nagrało. FBI zdecydowało się także wykonać testy balistyczne z pomocą wirtualnego modelu domu, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzeń dotyczących wątku broni. Kiedy wystrzeliła? W którym kierunku? Jak ułożona była lufa? No i ciała małżonków, gdy dosięgły ich kule. Choć udało się to prześledzić i podważyć niektóre elementy wersji Nika, to jednak nie dało rady powiedzieć z całą pewnością, że od początku do końca kłamie. Ale teraz była jeszcze Rachel, która była przekonana, że tak właśnie jest. Jej mąż kłamie, ponieważ historia się powtórzyła. I Nick zrobił w ten sam sposób po raz kolejny. Okazał się oszustem. Okłamał najbliższą mu osobę.
Była przekonana, że gdyby nie zorientowała się na czas i w jakiś sposób nie rozbroiła niespodziewanie całej tej sytuacji, tym, że już wszystko wie, bo sama odkryła konkretne dokumenty, to z czasem napięcie męża mogłoby doprowadzić go do kolejnego przestępstwa, które być może upozorowałby na jakiś wypadek. Przeczuwała, że nastąpiłoby to bardzo niedługo. Dokumenty wskazywały na to, że eksmisja jest już tylko kwestią czasu, niedługiego. Początkowo, zaraz po tragedii, rodzina Heidi była przekonana, że Nick przecież był prawdomówny. Na pewno kochał swoją żonę, nie dałby rady zrobić jej krzywdy. Było to dla nich niemożliwe, aby przez tyle lat tak ich oszukiwał. Przecież często spędzali razem święta, ciągle się widywali, wiele rozmawiali. Razem się bawili, odpoczywali, dbał o ich córkę. Co prawda w końcu większość rodziny Heidi wątpliwości już miała, ale ojcu Heidi wciąż nie mieściło się w głowie, że ktoś, kto tak adorował jego córkę, dbał o nią, wyznawał jej miłość, patrzył jej w oczy, nie skąpił opiekuńczych gestów, mógłby dopuścić się tak koszmarnego przestępstwa. Sama Heidi niczego nie podejrzewała. Wspominałam wam na samym początku o tym, że bardzo wzruszył mnie moment, kiedy wzywała pomoc. Była przekonana, że walczy o zdrowie i życie swoje i swojego ukochanego męża. Broniła swojego domu, nie mając pojęcia, że i tak następnego dnia by go straciła. Nic dziwnego, że to może nie mieścić się w głowie. Cóż, być może ojciec Heidi, jak to się mówi, oceniał według siebie. On, kiedy okazywał miłość swojej żonie, córce czy w ogóle komukolwiek, robił to szczerze. Nie było go stać na tak fałszywe gesty. Co nie znaczyło jednak, że inni mężczyźni nie mają całkowicie odmiennej konstrukcji psychicznej. Być może tacy jak Nick, bez żadnego problemu, potrafią udawać miłość. Szczególnie w momencie, gdy to się opłaci i może ochronić ich samych. O tym, jak to wyglądało z perspektywy członków rodziny Heidi, dowiadujemy się dzięki jej bratu, Pete'owi Eriksonowi. Przyznaje, że było coś, co od samego początku budziło jego zdziwienie i niedowierzanie. To właśnie przez to cała historia Nicka wydawała mu się dziwna i zagmatwana. Szybko się dowiedzieli, że dom pary miał zostać przejęty. Podobno Heidi wiedziała o tym od dawna, tylko że ani razu nie wspomniała o tym rodzinie, a według brata i rodziców było to kompletnie wykluczone. Pete przyzna potem, że to wzbudziło jego ogromne wątpliwości. Nie miał pojęcia, co z tym zrobić, ale był przekonany, że to ta część historii, która kompletnie nie ma sensu. Znam moją siostrę, powiedział. Po prostu nie ma mowy, żeby to przed nami ukryła. Już wtedy bratu przychodziło na myśl, że być może Nick sfabrykował całą tę historię i tak naprawdę to on wycelował żonie w plecy dwa razy z dwulufowej strzelby. A sam zranił siebie tylko w udo. Tylko że szwagier płakał, przysięgał, zaklinał się na wszystko, że jest niewinny. I rodzinie trudno było znaleźć dowód podważający jego wersję. Owszem, była dziwna, ale czy ta, mówiąca o tym, że winny jest mąż, nie była jeszcze dziwniejsza, sami już nie wiedzieli. Prokurator nie miał za to żadnych wątpliwości. Heidi za chwilę miała go zdemaskować i to po prostu nie mogło się zdarzyć. No tutaj co prawda prawnicy Nicka postawili na obrażanie Heidi, takie pośrednie. W tym sensie, że rodzina oczywiście wierzyła w to, że Heidi nie odkryła problemów finansowych, w każdym razie nie wiedziała o tych najważniejszych, ale obrońcy starali się zmusić ich, by w takim razie przyznali, że musiałaby być głupią lub naiwną kobietą, gdyby nie wiedziała, co się dzieje, ponieważ dom był wypełniony dokumentami, które mówiły o całej tej sytuacji dosadnie. No i w ten sposób obrońcy wspólnie z mężem Heidi stworzyli taką ohydną sytuację, w której albo trzeba byłoby nazwać Heidi jakąś kłamczuchą, nieszczerą wobec rodziny, albo kompletnie głupią i naiwną. Rzecz jasna, było to bardzo niesprawiedliwe i bezsensowne, bo była to kobieta bystra, inteligentna. Chodziło po prostu o to, że małżonkowie w pewien konkretny sposób podzielili się odpowiedzialnością w tym związku, a żona zwyczajnie ufała mężowi.
No, może w którymś momencie zauważyli, że wszystko to brzmi ohydnie, więc potem mówili już troszkę inaczej. Mam tu na myśli prawników. Argumentowali, że przecież sytuacja Nika nie poprawiła się po śmierci Heidi. Nie spowodowało to napływu gotówki do Nika. Nie zapobiegło przejęciu nieruchomości. I tak musiał się wyprowadzić z domu, a teraz dodatkowo nie miał partnerki życiowej, z którą mógłby to zrobić. No i to już akurat uważam za kompletne bzdury. Ponieważ jak wiemy, mężczyzna doskonale znał swoich rodziców i wiedział, że wyciągnął go z tych tarapatów i tak też się stało. Nie przejmował się tym wszystkim do tego stopnia, że zaledwie kilka tygodni później zaczął się umawiać ze swoją przyszłą drugą żoną i planować kupno na kredyt wzięty przez własnych rodziców nowego domu. Więc jeśli tu już kogoś mamy obrażać, to raczej Nika, który sądził, że jeśli powtórzy to wszystko, co sprowadziło na niego ogromne kłopoty po raz drugi, tym razem efekt będzie inny, najwyraźniej rewelacyjny, skoro się na to zdecydował. Czyż nie można go nazwać głupim i naiwnym? Sami ocencie. Erikson, brat Heidi, podkreślił, że nigdy nie mieli powodu ani zwyczaju ukrywać trudności przed ich rodzicami. Heidi nie była osobą, która sama radziła sobie z takimi problemami. Lubiła mieć wsparcie bliskich. Kiedy Erikson dowiedział się o przejęciu nieruchomości, a usłyszał o tym zaraz w wiadomościach, otrzymał cios w brzuch, taki metaforyczny. To odkrycie przyprawiło go o ogromny wstrząs i traumę i przestał ufać swojemu szwagrowi. Już wtedy zaczął niejasno podejrzewać, że tak, to on jest odpowiedzialny za to, co się stało. Odsunął szwagra od siebie, a kontakty zostały całkowicie zerwane w 2012 roku, gdy Firkas znów się ożenił z siostrą bliskiej przyjaciółki Heidi. Dla Pita było to wstrząsające. Cała jego rodzina nie doszła jeszcze do siebie. Była w traumie, ogromnej żałobie. Nie mogła się skupić nawet na codziennych czynnościach. Starała się łagodzić jakoś ból, by normalnie pracować, chodzić na zakupy, wychowywać dzieci. A wdowiec randkował, kupował dom, potem sprowadzał na świat dzieci. Po prostu żył szczęśliwie, pomimo że jego prawnicy wmawiali całemu światu, że cierpi i stracił sens swojego życia. Wyglądało to dokładnie odwrotnie. Erikson wiedział, że Nick nie zachowuje się jak wdowiec, który cierpi, absolutnie. Ale to oznaczało, że mógł mieć swój udział w wydarzeniach tamtego pamiętnego ranka. Brat Heidi przyznał, że ilekroć miał w głowie kawałek otwartej przestrzeni, na przykład podczas koszenia trawnika, przyłapywał się na tym, że znów rozpamiętuje to, co się stało jego siostrze. Moje myśli zawsze do tego wracały. I przychodziła ta frustracja wynikająca ze świadomości, że dokonał tego Nick i że on może kontynuować swoje życie. Czułem, jak bardzo to niesprawiedliwe, powiedział. Te myśli po prostu powracały i powracają do dziś. Brat nie mógł pogodzić się z tym, że jego siostra nie została mamą, ich rodzice dziadkami. Heidi nie wyprowadziła się w jeszcze inne strony, jak o tym marzyła. Lubiła ten dom, ale miał być ich tylko pierwszym przystankiem. Chciała podróżować, przeżywać to życie, cieszyć się swoją rodziną. Zabrał jej to wszystko i żył pełnią życia. Policja i prokuratura były przekonane, że to Nick jest winny. Szczególnie, że po raz drugi przeanalizowano cały zebrany w sprawie materiał i nagle stało się pewne, że cała ta sytuacja nie mogła przebiegać tak, jak opowiedział o tym Firkas. Gdyby rzeczywiście walczył z przestępcą o broń, to byłyby na niej również ślady sprawcy, albo DNA, albo odciski palców. Nawet jeżeli byłby w rękawiczkach, to ślady Nika byłyby nimi starte. Nie byłoby możliwości, aby broń wyglądała pod kątem odcisków palców, tak jak ustalili to potem technicy laboratoryjni. Widać było, że z tej broni w ostatnim czasie korzystała tylko jedna osoba. I ewidentnie był to Nick. Zastępcy prokuratora okręgowego Elizabeth Lamin udało się ustalić, że Nick okłamywał nie tylko swoją żonę i jej rodzinę, swoich rodziców, przyjaciół, ale także całą społeczność kościoła.
Przez wiele lat uzbierało się na jego koncie wiele podejrzanych decyzji finansowych i działań na szkodę rodziny i społeczności. Gdyby to wszystko wyszło na jaw, jego dotychczasowe życie skończyłoby się. Całkowicie straciłby twarz, a ta była ewidentnie kojarzona z dobroczynnością, z kościołem, z działalnością charytatywną, edukacyjną. Był wzorem wszelkich cnót. Teraz stałby się zwykłym oszustem i kłamcą. Próba uniknięcia utraty całego swojego dotychczasowego życia byłaby wystarczającym powodem, by zamknąć usta jedynej osobie, która następnego dnia całkowicie by go zdemaskowała. Ława przysięgłych oceniła poszlaki, dowody i całą sytuację, w której znajdował się Nick i nie miała wątpliwości, że jest winny. 4 godziny, tyle trwała narada ławy przysięgłych, która 10 lutego uznała Nicka Firkasa za winnego. Został skazany na dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Media próbowały kontaktować się z jego rodziną, ale ta tylko wydała oświadczenie. Całkowicie była po jego stronie, nie wierzyła w jego winę. Wydawało się to członkom rodziny Nicka absurdalne. Został niesłusznie skazany i przebywa w więzieniu za przestępstwo, którego nie popełnił. I nie chodzi o to, że jest to przekonanie załamanych rodziców, napisali bliscy Nicka w oświadczeniu. Nie wiadomo, czy mieli pojęcie, że w momencie, gdy zginęła Heidi, para miała ponad 15 tysięcy dolarów zadłużenia na karcie kredytowej, a do tego jeszcze nie spłacali rat za dom. Wydaje się jednak, że mogli nie być o tym poinformowani, bo przecież kupili mu kolejny dom pod warunkiem, że będzie go spłacał. Chyba nie wierzyli do końca, że nie radzi sobie finansowo. Kompletnie. Zresztą kto wie, może wiedzieli, ale sądzili, że tym razem go przypilnują. Jeśli tak, to cóż, nie udało się. Ale 13 lat po tym, co się wydarzyło, wydaje się, że sprawiedliwości stało się zadość. A w każdym razie tak uważa rodzina i przyjaciele Heidi. Sądzili, że Nick naprawdę bardzo długo chował się za swoim autorytetem, porządnego członka kościoła, odpowiedzialnego ojca, męża, już później oczywiście porządnego człowieka, który całe swoje życie działa charytatywnie. Dopiero w trakcie procesu rodzina Heidi przyznała, jak bardzo się pomyliła, wierząc mu. Bardzo poruszyło mnie to, co powiedział brat kobiety, Peter Erickson. Z powodu kłamstw, które powiedział nam następnego dnia po tym, gdy Heidi zginęła, i także wskutek nacisków, że to jest ta najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń, więc musimy w to uwierzyć, praktycznie niemożliwe było dla nas ukojenie żalu. Pozostał szok po tym, co stało się Heidi. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że w takim razie przyjęliśmy wszystko to, co Nick nam mówił. I w ten sposób zdradziłem osobę, która była moją siostrą. Fakt, że miał czelność opowiadać tę historię, był i nadal jest bardzo obraźliwy dla mnie i wszystkich innych, którzy ją znali i kochali. Ale tutaj muszę powiedzieć, że brat powiedział coś takiego. Chodziło o czelność opowiadania historii tak wyraźnie niezgodnych z charakterem Heidi. I tutaj nie wiem do końca, o co chodzi. Co Nick wmawiał rodzinie? Czy chodziło o to, że Heidi o wszystkim wiedziała? Czy może, że sama narobiła tych długów? Albo sprowadzili na siebie te problemy oboje? Świadomie żyli ponad stan. Trudno powiedzieć. Wstrząsające były też słowa Lindy Erickson, mamy Heidi, która kompletnie nie mogła sobie dać rady z tym, jak wiele lat wspaniałego życia utraciła Heidi, a także cała ich rodzina. Z powodu niemożliwych do zrozumienia działań jednej osoby została okradziona z życia, a ci, którzy ją kochali, z możliwości uczestniczenia z nią w jej przygodzie. I rzeczywiście jest to bardzo poruszające. Była to młoda kobieta, która nie zdążyła się jeszcze spełnić, a pomysłów miała mnóstwo. Była właściwie u progu tego swojego dojrzałego życia. Mogła być jeszcze mamą, uprawiać sporty, które kochała, naprawdę przeżyć wiele fascynujących przygód. Z czasem zostać babcią, spędzać czas ze swoimi bliskimi.
wszystko to zostało odebrane jej i całej jej rodzinie i tego nie da się odzyskać, żaden wyrok oczywiście tego nie załatwi. Ale Nick upiera się, że nie zrobił nic złego swojej pierwszej żonie. Nawet porwał się na taką poezję prozą. Moje ciało jest skazane na odpowiadanie za czyn innego mężczyzny, ale moja dusza jest wolna. No cóż, ława przysięgłych nie sądziła, by miał odpowiadać za czyny kogoś innego. Doszła do wniosku, że zmyślił całą tę historię z atakiem intruza. Ale do dziś zarówno Nicholas, jak i jego adwokaci utrzymują, że nie było żadnego zatajania przed żoną długów, nie miał więc motywu. Jest niewinny ich zdaniem. Ale to, co z kolei mnie niesamowicie wkurzyło, to, że Nick nie okazywał żadnych emocji, gdy rozpaczała matka, gdy swoje uczucia opisał brat, gdy przyjaciele rozpaczali, że nigdy więcej jej nie zobaczą, tylko dlatego, że jej mąż chciał ocalić reputację. Nic go nie ruszało, dopóki jego przyjaciele i rodzina nie zaczęli wyrażać swojego wsparcia, wiary w niego, tego, że będą przy nim, wierzą, iż jest niewinny i zmarnuje życie za kratami za nieswój czyn. Wtedy wzruszył się bardzo, zaczął ocierać łzy. Jedyną osobą, której w tym wszystkim współczuł, był on sam. I jedyne, co go wzruszało, to wiara w niego, jego bliskich. Okropne. Szczególnie, że on założył drugą rodzinę. Został rodzicem, zasmakował tego. Miał 40 lat, gdy po 13 latach nowego życia, po tym co zrobił, został skazany. No ale ponieważ on i cała jego rodzina utrzymują, że niesłusznie, to może spójrzmy jeszcze tak z perspektywy, jak to wszystko wygląda z jego strony i spróbujmy skonfrontować to z jakimkolwiek dowodem na jego prawdomówność. Nicholas zapewnia, że tego dnia, w którym to wszystko się stało, akurat zamierzali powiedzieć rodzicom i przyjaciołom, że planują przeprowadzkę i przystąpić do niej tego samego dnia. Oboje. Cały czas podkreślał, że on i Heidi razem zalegali z rachunkami i to dlatego ich dom miał zostać przejęty. To znaczy formalnie właściwie już był, teraz miała nastąpić taka fizyczna eksmisja. Mężczyzna powiedział, że oboje planowali spakować dom w niedzielę i w poniedziałek rano, umieścić część swoich rzeczy w garażu, aby zabrać je później i znaleźć kogoś, u kogo mogliby zamieszkać. W takim razie śledczy zaczęli badać wiadomości tekstowe, SMS-y, e-maile, wszystkie konta Heidi i Nicholasa. Nie trafili na ani jedną wiadomość, która odnosiłaby się do jakichkolwiek działań czy do postępowania w sprawie eksmisji. Jak mówią policjanci, byli gotowi chwycić się czegokolwiek. Rozmowy o jakichś pudełkach, sznurkach, taśmach klejących, transporcie, o choćby jednej małej wzmiance, gdzie będą nocować z poniedziałku na wtorek. Ani jedna wiadomość nie wskazywała na to, że myślą o wyprowadzce z domu. A nawet przeciwnie, 11 marca 2010 roku, jak stwierdzili śledczy, Heidi wysłała e-maila do przyjaciela, w którym żaliła się, że są w zasadzie przywiązani do tego domu, a ona marzy już powoli o wyprowadzce w jakieś fajniejsze miejsce. No dobrze, nic, kompletnie nic więc nie wskazuje na to, że Heidi wiedziała o eksmisji, że mieli się wyprowadzać w niedzielę i w poniedziałek. A może jednak, może wzięła wolne w pracy? Musiałaby, jeżeli faktycznie mieliby się pakować w poniedziałek na ostatnią chwilę. Ale Heidi miała normalnie pracować 26 kwietnia i w ogóle nie prosiła o dzień wolny, nawet tak hipotetycznie. Powiedzmy, że zdążyliby w niedzielę, ale na wszelki wypadek uprzedziłaby pracodawcę, że w poniedziałek będzie na urlopie. Ale i to nie.
Mało tego, 22 kwietnia Heidi wymieniała SMS-y z przyjaciółką, umawiały się na wykonanie pedikuru w niedzielę, 25 kwietnia po południu. To znaczy tutaj dokładnie chodziło o to, że to ta koleżanka była umówiona na niedzielę, ale Heidi ten dzień pasował bardziej i swój, bo pierwotnie to miał być jakiś zupełnie inny, zdecydowała się oddać koleżance. To była, zdaje się, następna środa. Heidi wolała niedzielę. Zasugerowała nawet koleżance, aby w niedzielę rano wszyscy poszli jeszcze razem do kościoła. Tak więc próba znalezienia czegokolwiek, co potwierdzałoby wersję Nika, że to były wspólne plany wyprowadzki takiej wymuszonej, nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w dowodach. A wręcz przeciwnie. Wszystkie znalezione przeczą całej tej jego historii. Ale jestem bardzo ciekawa, czy was Nick i jego rodzina przekonali. Czy uważacie, że jest rzeczywiście niewinny? Czy podzielacie zdanie, że nie byłby w stanie dopuścić się czegoś takiego? Czy jednak prokuratura całkowicie was przekonała? No i Rachel, której całe ciało mówiło, że jest zagrożona, znajduje się w domu z kimś, kto raz już w życiu miał identyczną sytuację i ona wiedziała, jak to się skończyło. Moi kochani, zapraszam was bardzo serdecznie na mój drugi kanał Szeptanki True Mysteries, gdzie także między innymi śledztwa, ale takie bardzo tajemnicze, z dreszczykiem, czasem nawet z wątkiem paranormalnym, a także na przykład historia pewnej znanej egiptolog, która odnosiła oszałamiające sukcesy naukowe, twierdząc przy tym, że wie wszystko, czego inni nie wiedzieli, ponieważ jest reinkarnacją dawnej egipskiej kapłanki. Przyjrzyjcie się tej niesamowitej historii. Posłuchajcie także waszych prawdziwych opowieści z dreszczykiem, czyli historii widzów. Zapraszam także na TikToka, Instagram, Facebooka. Zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji i do komentowania, bo wasze komentarze są niesamowite. I zawsze dzięki nim mogę spojrzeć na daną sprawę z trochę innej perspektywy. Buziaki, kochani, i do usłyszenia.